Tak, widzowie. Zostałem zbanowany. I mam uwalony obiektyw. Data hejtera mnie zbanował, przez co nie mogę totalnie wejść na Palionowo. I to jest bardzo zła wiadomość. Z tego co doszły mnie słuchy, inne osoby na Palionowie są niezadowolone z tego, że zostałem zbanowany. I bardzo dobrze, bo to oznacza, że to są prawdziwi przyjaciele. Ale problem jest taki, że nie mam i tak pomysłu, jak mógłbym dostać się z powrotem na Palionowo, a chciałbym tam wrócić. Dlatego od samego rana siedzę i myślę nad tym, jak dostać się na Palionowo. Leżałem, patrzyłem w sufit i totalnie nie miałem żadnego pomysłu. Poszedłem zrobić sobie herbatę i dalej nie miałem żadnego pomysłu. Wyszedłem z domu, żeby nabrać świeżego powietrza i może wtedy by mnie coś natchnęło, ale nic mnie nie natchnęło. Dlatego krótko mówiąc, mam problem. Problem, którego nie mam pojęcia, jak mógłbym rozwiązać. I niestety, przykro mi to mówić, ale wydaje mi się, że nie rozwiążę tego problemu dzisiaj. Dlatego totalnie nie wiem, jak długi będzie ten film. Totalnie nie wiem, co w tym filmie będzie. Totalnie nie wiem, czy znajdę jakiekolwiek rozwiązanie. Ale jeżeli wy macie jakiś pomysł, możecie dać znać w komentarzach. Może wy na coś wpadniecie. W tej mojej bezradności wpadłem tylko na jeden pomysł. Jest to po prostu zadzwonienie do kogoś z Palionowa i spytanie się, czy ma jakiś pomysł. Więc postanowiłem, że zadzwonię do Dave'a, bo to jest osoba, która aktualnie na Palionowie jest. I może będzie miał jakiś pomysł, jak mógłbym tam się dostać tak, żeby właśnie tata hejtera mnie totalnie nie zauważył. Nie wiem, czy jest taka możliwość w ogóle, czy jest na to szansa. Mam nadzieję, że tak, więc postanowiłem, że do niego zadzwonię, ponieważ nie wiem, co mam innego robić. Mogę siedzieć i patrzeć w ekran, tylko nie mogę wejść na Palionowo, jestem zbanowany. Jedyna opcja to jest po prostu do niego zadzwonić, więc ja w tym momencie wyszukuję jego numer telefonu i dzwonię do niego, bo jest lipa. No ja z tego, co słyszałem, z tego, co już się dowiedziałem, to ponoć wszyscy są niezadowoleni, że tata hejtera mnie zbanował. No ale jakby nie... Ja nic z tym nie mogę zrobić. Oni też nic z tym nie mogą zrobić. Ja mogę... Nie wiem w sumie, co ja mogę zrobić. Więc po prostu dzwonię do Dawida. Zobaczymy, co Dawid powie. Zobaczymy, jakie będzie jego zdanie na ten temat. I... Zobaczymy. Dobra. Telefon wykonywany. Halo? Halo, Davidson? Halo. Jesteś? Masz chwilę? Mam, słuchaj stary, bo ogólnie akcja no taka, no tak jak już wiesz, tata hejtera mnie zbanował i stary, nie mogę wejść totalnie na Palionowo. Szukam sposobu, jak mógłbym tam wejść, ale no powiem szczerze, jestem rozłożony na opadki, nie mam pojęcia, jak ja mogę tam wejść. Za każdym razem, jak próbuję wejść, no to jest ten ban. Nie da się, już pisałem do Paliona, czy można mnie odbanować ze strony konsoli. Nie można mnie odbanować ze strony konsoli, tata hejtera to jakoś zablokował, nie wiem, co mam robić. Kurde stary, ale dym ty. Ale nie to. Wiem, stary. A wiesz, dlaczego mnie zbanował? Bo powiedział mi tak, że no, że ukradłem mu broń, ukradłem mu zielone, jakieś tam nawymyślał jakieś dziwne rzeczy. No i powiedział mi tak, że w zaistniałej sytuacji, która właśnie wynikła na Palionowie, będziesz mi tutaj tylko przeszkadzał i mnie zbanował. Co? A ja nawet nie wiem, w jakiej sytuacji, co się tam dzieje. W ogóle jaki typ, ej. Stary, dzieje się taki dym, nie? On w ogóle, stary, wziął jakieś grimisy, stary. Grimis shaky i z tym jest, stary, taka rozwałka. Naprawdę jest mega problem, stary. Jaki grimis shaky? Co? Grimis shaky, stary, jakieś zamówił do Maka. Maka zbudował, stary, jest taka. No to Maka widziałem. Maka widziałem, ale ja słyszałem, że jest jakiś ten potwór grimis czy coś takiego, ale tak, to jest... Bo... No? Stary, ej! Co? Ej, stary, a jakbyś zrobił tak, że wejdziesz na Palionowo jako ten grimis? Wiesz, przepraszam, ej, no. Nie, bo... I co, myślisz, że tata mnie nie zauważy wtedy, że nie zwróci uwagi na to? On się, stary, panicznie boi tych grimisów. Co ty gadasz? Ale ja to czekaj, to on stworzył, jakby stworzył te szejki, zrobił je i teraz jakby sam żałuje tego, że to zrobił? Nie stworzył, on je zamówił, stary, od dostawcy z Maka. Aha. I wiesz, był zajarany, bo jest duża sprzedaż, bo każdy to kupuje, ale nie wiedział, co się po nich dzieje, stary. Aha, czyli, dobra. I on nie wiedział, jakie będą efekty, jak ktoś to wypije. No i wypił to hejter, stary, jest jakimś potworem, grimisem. No jakbyś wleciał do domu, nie będziesz tak przebrany. Stary, nie ma mnie jeden dzień na Palionowie, nie? Hejter zmienia się w jakiegoś grimisa, stary się boi grimisa, zamówił jakieś szejki. No to już wiem, o jaką sytuację mu chodziło, no dobra, okej. Okay. Stary, jest tragedia, ale jakbyś w las jako właśnie jakoś przebranie, stary, ogarnąć, to myślę, żeby na pewno, stary, nie miało to, w sensie by uciekał od ciebie nawet. Dobra, spróbuję. W takim razie postaram się znaleźć jakiegoś skina grimisa, się przebrać za niego i postaram się wyjść w taki sposób, może się uda. Dobra, stary, dzięki wielkie. Dobra, to my czekamy, stary, dobra, do usłyszenia, elo. Dobra, widzowie, jest sposób. Ej, nie spodziewałem się totalnie, że będzie jakiś sposób. A tu się okazało, w ogóle ile rzeczy się wydarzyło na Palionowie w tym czasie, to jest niesamowite. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że nie wiem, że będę musiał się jakoś płaszczyć, będę musiał prosić tego tata hejtera, nie wiem. Myślałem, że naprawdę będzie ciężko. Ale okazuje się, że mogę się
zrobić za Grimisa i to wcale nie jest głupi pomysł, więc uwaga, w tym momencie lecę szukać jakiegoś skina i może uda nam się wejść na Palionowo. Dobra, jestem na nowa skinie, bo to właśnie tutaj mogę znaleźć jakiś skin Grimace Shake'a, więc wpisuję, jak to by się pisze, Grimace, tak to się pisze? O Boże, jest! Ja mam się za coś takiego przebrać, naprawdę? Co to jest? Przepraszam bardzo. To nie jest skin w Minecraft, okej? Okay? Tu jest nawet Wojan. Dobra, tu jest jakiś bałwan, coś podobnego do bałwana, ale wygląda jak Grimace. Co to jest? Przecież to jest wiaderko, to nie jest skin. Dobra, no nieważne, w każdym razie musimy znaleźć sobie jakiegoś Grimace Shake'a, za którego się będę przebierał i ja nie wiem co. Powaga. Jestem zbanowany. Nie mam pojęcia totalnie, jakiego z tych Grimace Shake'ów mam wybrać. Że to nie wygląda, ja nie wiem, to wygląda, ja nie wiem jak wygląda Grimace. Grimace Shake. Wpisujemy coś takiego, klikamy Google Grafi. O Boże, co to jest? Że takie coś się pojawiło na Palionowie? Nie mogę się doczekać, naprawdę, to będzie naprawdę, to... Nie... I ponoć tata hejtera się boi czegoś takiego, tak? W takim razie muszę się za to przebrać, tylko jakiego skina wybrać? Jaki skin z tych wszystkich najbardziej przypomina Grimace Shake'a? No szczerze mówiąc, to najbardziej przypomina... No ten ziomu... Przepraszam, nie wiem, czy mnie to tak bawi, ale to po prostu wygląda tak komicznie. Nie wiem totalnie, którego Grimace'a wybrać. Mam wrażenie, że wszystkie wyglądają naprawdę podobnie. Nie wiem, ja mam wrażenie, że to wygląda źle. No, czy to wygląda dobrze? Czy na to jest w stanie się nabrać tata hejtera? Ja nie wiem, jak wygląda ten Grimace, a może taki taki dobity? Może taki Grimace właśnie byłby dobry, no nie wiem totalnie. Nie wiem, to jest jakaś tragedia. Dobra, biorę jakiegokolwiek. Dobra, znalazłem chyba idealnego Grimace Shake'a. Ten, mam nadzieję, że będzie dobry. No, jest taki... Wygląda jak strój po prostu, ale no jakby git. Wydaje mi się, że będzie to dobry skin i wydaje mi się, że jak najbardziej tata hejtera go zaakceptuje, więc ja w tym momencie odpalam Minecrafta i zobaczymy. Zobaczymy, jak ten skin prezentuje się w Minecrafcie i czy faktycznie dam radę wejść na Palionowo. Nie wiem, czy sprawdzimy to dzisiaj. Myślę, że tak. Myślę, że sprawdzimy. Przydałoby się przynajmniej, nie? Jestem na singlu w tym momencie i mam tego skina Grimace Shake'a. No wydaje mi się, że to jest dobry skin. Wydaje mi się, że dam radę. No w ten sposób mam nadzieję, że jakoś się, że tak powiem, zachowam na tym Palionowej. Uda mi się tam wejść i że tata hejtera mnie totalnie nie zauważy. Mam taką nadzieję i liczę na to totalnie. Czy owce boją się Grimace Shake'ów? Halo? Ja nie wiem, co robi Grimace Shake w ogóle. Ja pierwszy raz słyszę o takiej rzeczy. Ja nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzach, co to jest takiego i jakie są tego mocne i słabe strony. Ja nie wiem, naprawdę nic. Ja nie wiem nic, jeśli chodzi o Grimace Shake'a. Wiem tylko, że coś takiego jest. A jakie to ma umiejętności? Totalnie nic nie wiem. Ja nawet nie wiem, jak ja mam udawać tego Grimace Shake'a na tym Palionowie. I czy tata hejtera mnie zauważy, czy się zorientuje? Nie mam pojęcia. No ale... Ale to jest chyba tak naprawdę jedyny sposób, który mogę tutaj zrobić i jedyna szansa na to, że jakoś to się uda. No nie wiem, no... Czy ja mam próbować wejść na to Palionowo? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Ale no chyba... Chyba by się przydało. Trzeba spróbować! Trzeba spróbować wejść na Palionowo. Ja, jak dobrze pamiętam, zostałem zbanowany w sądzie, więc powinienem się pojawić w sądzie. Ja mam nadzieję, że tam taty hejtera nie będzie, chociaż on ponoć się boi Grimace Shake'a, ale... Nie wiem, czy to jest plan, który może się udać. Nie mam pojęcia, widzowie. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a ja próbuję wejść na Palionowo. Tylko, serio, jak się nie uda, znaczy, jak się nie uda, to luz, po prostu jesteśmy w kropce, dalej tak jak byliśmy. Ale jak się uda, to bardzo bym nie chciał, żeby później tata hejtera odkrył, że faktycznie to ja byłem tym Grimace Shake'em. Ja nie mogę, co tu się wyprawia teraz? Okej. Dobra, próbuję wejść na to Palionowo. Uwaga. Dobra. I uwaga. Co jest? Dobra, jestem na Palionowie!